W latach 80. i wczesnych 90. dominującym deweloperem gier przygodowych była Sierra, założona przez małżeństwo Kena i Robertę Williamsów. To im gracze zawdzięczali wprowadzenie grafiki do gier przygodowych, wcześniej zdominowanych jedynie przez suchy tekst. To dzięki takim tytułom jak King's Quest, Police Quest, Space Quest i Larry postacie zyskały wygląd. Jednak Sierra przyczyniła się, też zresztą wielokrotnie, do poruszania tematów tabu. Wpływ gier Roberty i Kena Williamsów nie tylko w rozwój gatunku, ale i w wyprowadzeniu gier z Ciemnogrodu był ogromny i tytuł omawiany w tym filmie nie jest wyjątkiem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania gry Fantasmagoria, kultowego horroru od Sierry. Zapraszam. Połowa lat 90. w grach wideo była zaiste ciekawa. To eksplozja gier wydawanych na CD-ROM-ach. Srebrne płytki pozwalały twórcom zamieścić nie tylko samą grę, ale i mnóstwo filmów, cutscenek, których tak spragnieni byli gracze, do tej pory jedynie skazani na gry dyskietkowe. Branża zwróciła się ku filmom interaktywnym. Gry zaczęły być promowane twarzami lekko podupadłych gwiazdek Hollywood. Prześcigano się w ilości płyt, na których gry miały się pojawić, a tytuł jak Andera Killing Moon, który pojawił się na 4 CD, rozpalał wyobraźnię w kwestii ilości i jakości filmowych cutscenek wypalonych na płytkach. Był to złoty okres gier przygodowych, które jako pierwsze potrafiły zapełnić płyty po brzegi, ale i były gatunkiem, który najwięcej czerpał z krótkiego czasu triumfu filmów interaktywnych. Pierwsze gry przygodowe Sierry z grafiką, owszem, ją posiadały, ale nadal jedną nogą były w grach tekstowych. Owszem, ludek poruszał się po lokacji, ale nadal gra była okraszona ogromną ilością opisów sytuacji, a wszystkie komendy trzeba było wpisywać z klawiatury. Z czasem Sierra zaczęła interesować się grafiką digitalizowaną, chociażby w dość kontrowersyjnym Police Quest Open Season, choć w pierwszej wersji gry na dyskietkach na filmy z aktorami liczyć nie można było, to sama digitalizacja dodawała do tytułu sporo realizmu. Sierra oczywiście nie była pionierem digitalizacji. Firmy jak Access już w 1991 roku używały tej technologii chociażby w grze Martian Memorandum, a konkurencji na polu gier przygodowych w tamtym czasie nie brakowało. Pomysł na Fantasmagorię narodził się około 1992 roku, kiedy to Roberta Williams chciała stworzyć serię gier pod wspólną nazwą Scary Tales. Pomysłem Roberty było to, aby w grze główną rolę odgrywała kobieta. Nie była to pierwsza jej gra z żeńskim bohaterem. Wcześniej pojawił się tytuł z bohaterką Laurą Bow, która była prywatnym detektywem w latach 20. Do tego warto wspomnieć, że autorstwa Roberty była szalenie popularna seria King's Quest, ale dopiero w siódmej części protagonistką będzie postać żeńska. Niemniej, pomysł był niezły, ale nie było jeszcze odpowiednich technologii, które by umożliwiły wykonanie takiego projektu. Wychodziła z słusznego założenia, że growy horror nie będzie miał tej mocy straszenia, jeśli nie wykorzysta się żywych aktorów. Miało to sens. Sierra wcześniej próbowała coś ugrać na poletków horrorów, ale były to głównie gry opierające się na bardzo umownej grafice i ścianach tekstu, jak na przykład Mystery House. Trudno było tym przestraszyć kogokolwiek, choć trzeba oddać Sierrze, że był to jeden z pierwszych growych horrorów. Premiera płyt CD, jak i możliwość w zasadzie stworzenia gry o dowolnej wielkości sprawiła, że branża gier zachłysnęła się filmami interaktywnymi. Jak grzyby po deszczu powstawały kolejne tytuły oferujące cutscenki z aktorami czy pełne udźwiękowienie. Roberta stwierdziła, że to właśnie ten moment, kiedy Scary Tales może wyjść na rynek. Czasy jednak powoli się zmieniały, choć sama branża tkwiła w najlepsze w filmach interaktywnych, Ken Williams sięgał wzrokiem daleko poza to, co było akurat modne w tej chwili. Chciał iść w niskobudżetowe animowane gry, które miały zapewnić przetrwanie, ale i przyszykować się na moment, kiedy era filmów interaktywnych odejdzie, a wraz z nią przygodówki. Nie były to wyssane z palca domysły, jak historia pokaże, Ken miał rację. Jednak splot wydarzeń sprawił, że potem już nie miał zbyt dużego wpływu na to, co się działo z Sierrą. Tymczasem Scary Tales dostało zielone światło i budżet $800,000. Było to sporo. Miała to być największa produkcja Sierry, która jak się później okaże przekroczy początkowy budżet wielokrotnie. Ale po kolei.
Roberta rozpoczęła research, szukając pomysłów na historię. W końcu poprosiła o pomoc Andy Hoyosa, który był miłośnikiem horrorów, a który był w Sierze od 1989 roku i pracował z Robertą przy wielu klasycznych przygodówkach, jak Laura Bow, King Quest 5 czy King Quest 7. Przez dwa miesiące powstał scenariusz na 550 stron, zawierający 748 scen. Było to ponad dwa razy więcej niż w standardowym hollywoodzkim filmie. Od razu było jasne, że zmieszczenie się w początkowym budżecie było nierealnym założeniem. W 1994 roku Sierra wybudowała własne studio filmowe na potrzeby kręcenia scen do tej jednej gry. Rozpoczęły się przesłuchania aktorów. Niestety nikt Robercie nie podpasował pod główną rolę Adrienne i ta została wybrana przez producenta Marka Seyberda, który stwierdził, że właśnie Victoria Morcel będzie idealną aktorką do roli. W męża Adrienne, Dona Gordona, wcielił się David Hump. Tutaj ciekawostka, gra miała nie mieć twarzy jakiegoś głośniej aktora, którym można by było promować tytuł. Sierra postawiła na zupełnie nieznanych aktorów. Było to dość niespotykane podejście w tamtych czasach. Zwłaszcza, że gry tego typu promowały znane hollywoodzkie twarze, choć często taki aktor miał zupełnie nieznaczącą rolę drugoplanową i występował w grze zaledwie kilka minut. W przypadku Scary Tales możliwe, że była to kwestia budżetu. Ciekawostką też jest fakt, że Victoria i David zaczęli się spotykać tydzień po zakończeniu zdjęć. Fotka umieszczona w ramce, którą można znaleźć w grze, jest z ich prywatnego archiwum. Koniec końców związek nie przetrwał zbyt długo. Była jednak w scenariuszu jedna rzecz, która martwiła Kena Williamsa. To słynna scena gwałtu. Spodziewał się z tego powodu kłopotów. Jednak Roberta nie zgodziła się na jej usunięcie, gdyż był to jeden z ważniejszych momentów całej gry. Świadomie lub nieświadomie, Roberta postanowiła wyprowadzić gry z piaskownicy i pokazać, że mogą one dotyczyć też poważnych rzeczy. Miało to sens. Filmy interaktywne były w zasadzie filmami, no tylko mieliśmy wpływ na ich rozwój. Jednak pomimo to wciąż gry były traktowane jako mniej inteligentna rozrywka dla pryszczatych dzieciaków. Dzięki Robercie miało się to wkrótce zmienić. Wreszcie zmieniono tytuł na Phantasmagoria. Była to nazwa teatralnego show, w którym widzom miały ukazywać się duchy zmarłych. Jeśli chodzi o historię, była ona dość prosta. Pisarka Adrienne i jej mąż Don, zajmujący się fotografią, kupują XIX-wieczną posiadłość, należącą kiedyś do magika Zoltana Karnowacza. Adrienne, badając posiadłość, uwalnia ducha Zoltana, który wnika w jej męża. Sielanka wkrótce zamienia się w walkę o życie, gdzie jej największym wrogiem będzie jej własny mąż. Nie było to nic odkrywczego, raczej nawiązywało do horrorów klasy B. Jednak warto pamiętać, że gra to gra, a nie film. Ten można zamknąć w półtorej godziny, a gry rządzą się swoimi prawami. Postanowiono podzielić całą historię na 7 dni. Gra też miała być największą produkcją w historii, umieszczoną na 7 płytach CD. Zostanie to pobite dopiero przez Black Dahlia, która będzie miała aż płyt 8. Tymczasem 7 płyt pozwoliło w sprytny sposób podzielić grę na 7 osobnych dni. Każda płyta na jeden dzień. Ale wielkość gry była niestety iluzoryczna, do czego wrócę później. Sceny do gry postanowiono kręcić w całości na blue screenie. Dzisiaj znacie tą technologię pod nazwą green screen. W latach 90. jednak zamiast zielonego tła korzystano z niebieskiego. Dla dociekliwych powiem, że powodem było to, że cyfrowe kamery są bardziej czułe na kolor zielony, a kamery analogowe na niebieski. Tak czy tak, o ile aktorów kręcono na niebieskim tle, tak tła były wyrenderowane na potężnych komputerach Silicon Graphics. Było to pewnego rodzaju prestiżem w latach 90. Na silikonach powstawały efekty specjalne do filmów, także i deweloperzy nie omieszkiwali pochwalić się tym, że grafika była renderowana na silikonach, nawet jak nie bardzo było widać to w produkcji, choć tutaj chwalić się faktycznie było czym. Jasnym jest, że nie wszystko dało się ograć niebieskim ekranem. W grze i tak musiały wystąpić rekwizyty, które trzeba było zbudować, jak maszyny tortur, którymi Zoltan zabijał swoje żony, czy na przykład model zasuszonego trupa. Wszystko to sprawiło, że budżet puchł w szwach. Roberta wiedziała, że gra musi odnieść sukces, inaczej byłby to ogromny cios finansowy dla Sierry. Ale i okazałoby się, że jej mąż Ken miał rację. Koniec końców budżet gry wyniósł 4,5 miliona dolarów. Dziś może to być śmieszną kwotą, ale była to najdroższa gra, jaka została do tamtego momentu wyprodukowana. Produkcja gry wymagała użycia systemów motion control. Było to ciekawe rozwiązanie, które wymyślił na potrzeby Gwiezdnych Wojen George Lucas.
Lucas. Polegało to na tym, że ruch kamery mógł być odwzorowany wielokrotnie. Miało to sens, bo najpierw filmowano aktorów na blue screenie, a potem ten sam ruch kamery musiał być przeniesiony na wygenerowane tło. Jeśli wszystko było prawidłowo zmontowane, postacie zdawały się faktycznie istnieć w wyrenderowanych planach, no ale nie zawsze wychodziło to idealnie. Granie na niebieskim ekranie przysparzało trudności samym aktorom. Zamiast obiektów, no były po prostu niebieskie pudła, które miały w grze reprezentować krzesła czy inne elementy otoczenia. Wtedy technika nie była aż tak popularna jak dzisiaj. Jak się okazało, film interaktywny jest też dość wrednym produktem. Jednym z problemów było to, że choć akcja działa się przez 7 dni, bohaterka przez te 7 dni chodzi w tych samych ubraniach. Pomarańczowej bluzce i czarnych dżinsach, co jak na kobietę było dość niespotykane, no chyba że była brudasem i fleją. Dlaczego było to problematyczne? Specyfiką gry jest to, że możesz wiele rzeczy próbować w różnym czasie. Jeśli gra zmieniałaby się na kolejny dzień, a bohaterka zmieniałaby ubranie, wszystkie sceny trzeba byłoby nagrać od nowa w nowym kostiumie i tak aż 7 razy z rzędu. Było to zbyt kosztowne i czasochłonne, nie wspominając już o wielkości plików. Również specyfika niebieskiego ekranu wymagała tego, aby bohaterowie nie nosili nic w kolorach niebieskich lub do niego zbliżonych. Warto zatrzymać się przy tworzeniu teł. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o latach 90. Technologia renderingu nie była jeszcze aż tak rozwinięta, a większość programów wymagała wysokiej klasy specjalistów i drogiego sprzętu. Niemal wszystko, co było w 3D, zostało wyprodukowane na programie Alias. Modele były następnie oteksturowane i oświetlone. Nie było mowy o używaniu dzisiaj popularnych wirtualnych planów. Plik z obrazem był renderowany jako statyczna grafika z danego kąta kamery. Następnie pod to byli dopasowywani aktorzy, aby zgadzała się perspektywa, co też nie zawsze się udawało. Problematyczne okazywały się schody, które trzeba było wybudować tak, aby wysokość stopni zgadzała się z wysokością stopni wyrenderowanych w 3D. No i oczywiście wszystko musiało być też w kolorze niebieskim. Choć dziś większość efektów powstałaby na komputerze, w połowie lat 90. filmowcy w dużej mierze wciąż polegali na modelach fizycznych czy animatronicznych. Dlatego wiele scen wykorzystywało specjalnie przygotowane rekwizyty, na przykład w scenie przecinania głowy Adrienne na pół, no rolę głowy pełni gumowa głowa. Większość efektów była wykonana w stylu filmów lat 80., czyli dość prymitywnie, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt w tamtym czasie grając w Fantasmagorię się tym nie przejmował. Obok sztucznych głów przecinanych na pół była scena, w której głowa jest przecinana łopatką wbitą w usta, były postacie, które płonęły, a skóra wisiała im z twarzy, oskurkowany królik i tak dalej. Nie dało się tego zrobić na komputerze, trzeba było specjalistów od efektów specjalnych i tutaj na scenę wszedł weteran branży Rick Lazzarini. Na pewno oglądaliście filmy, przy których pracował, bo było tego niemało. Koszmar z ulicy Wiązów, Obcy 2, Pogromcy Duchów czy z nowszych Piraci z Karaibów. To dzięki niemu scena, gdy pęknięta butelka ląduje w głowę, czy w głowę jest wbijany kilof, wyglądały całkiem nieźle, jak na czasy, w których powstawało i na medium, na którym to wszystko oglądaliśmy. Rick czuł się jak ryba w wodzie, zwłaszcza że efekty gore z czasem w filmach zaczęły słabnąć, ale Fantasmagoria hołdowała filmom z lat 80., gdzie było tego sporo. Ale nie ma róży bez ognia. Produkcja była problematyczna. Premierę gry przekładano z roku na rok. Wstępnie miała się pojawić w 1993 roku, potem w 1994. Wtedy też zapowiadano, że gra pojawi się na dwóch płytach. Potem zmieniono ich ilość na 7. Chaos, jaki panował, nie pozwalał skupić się na działaniach marketingowych. Na przykład niemiecka reklama gry wspomina o grze na 6 płytach. Aby tytuł zarobił na siebie, Sierra rozpoczęła dość agresywny marketing. Ten opierał się na dość prostej zasadzie, skupiając się na tym, że gra jest na 7 CD. I tak, to wystarczyło. Taka ogromna ilość płyt rozpalała wyobraźnię. W końcu gra pokazała się na rynku 24 sierpnia 1995 roku. Dokładnie tego samego dnia, co premiera Windows 95. Sama premiera była bardzo udana i Fantasmagoria stała się najlepiej sprzedającą się grą Sierry. W pierwszych tygodniach sprzedano 300 tysięcy kopii i gra zarobiła 12 milionów dolarów. Warto pamiętać, że mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kopiach fizycznych.
fizycznych. W tamtych czasach kupno gier cyfrowych było abstrakcją, a Steam był mokrym snem chudziutkiego Gabe'a Newella. We wrześniu gra wskoczyła na pierwsze miejsce w ilości sprzedanych kopii, aby zakończyć rok jako 9 najlepiej sprzedający się tytuł na świecie. Według Sierry globalnie sprzedano 600 tysięcy kopii Fantasmagorii. Co ciekawe, gra została przeportowana na konsolę, ale tylko na Sega Saturn i tylko gra była dostępna w Japonii pod nazwą Phantasm. Kolejną interesującą rzeczą jest to, że wersja japońska była wydana na 8 płytach. Oczywiście grze towarzyszyła atmosfera skandalu, dokładnie z tego powodu, o którym wcześniej wspominał Ken. Krew mogła się lać, flaki mogły być na wierzchu, to było ok, ale scena gwałtu była już zbyt dużym problemem. Choć była nakręcona w ten sposób, że nie było widać nawet fragmentu piersi czy czegokolwiek, no ale to były wtedy dziwne czasy. Gra dostała kategorię M w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Sierra jednak wprowadziła specjalny filtr, było to pierwsze na świecie takie zabezpieczenie wdrożone w grze przygodowej. Dzięki niej brutalne sceny były blurowane. Oczywiście część ze sprzedawców wycofywała się ze sprzedaży Fantasmagorii. Odezwali się samozwańczy obrońcy, którym nagle scena gwałtu zaczęła przeszkadzać. Nawoływano do bojkotowania gry. Australia w ogóle zabroniła jej sprzedaży. To doprowadziło do sytuacji, że Roberta Williams zaczęła bronić gry w licznych wywiadach, próbując zadać dość istotne pytanie, czemu gry mają być ostrzej traktowane niż filmy i telewizja. To pytanie będzie się ciągnęło latami, ale nie sposób oddać tego Robercie, że walczyła o swoje i miała jaja, aby wyjść przed szereg, aby przyjąć baty jako pierwsza. Choć sprzedaż była zadowalająca, zdania graczy były mocno podzielone. Fani Sierry byli przyzwyczajeni do niesamowicie wysokiego poziomu trudności ich gier. W przygodówkach Sierry można było zginąć dość często i w bardzo trudnych do przewidzenia okolicznościach. Fantasmagoria była wręcz dziecinnie łatwa. 7 dni można było przejść w kilka godzin, nawet nie zaglądając do opisu. Twórcy dodatkowo zdecydowali się nawet na zamieszczenie specjalnej czaszki, która podpowiadała, co dalej robić, choć była ona mocno zbędna. Widać, że Fantasmagoria, pomimo ratingu dla dorosłych, miała być grą dostępną dla wszystkich, a nie tylko dla fanatyków przetrudnych gier Sierry. Również historia była bardzo naiwna, co też odróżniało ją od innych tytułów firmy, gdzie fabuły były całkiem niezłe i porządnie dopracowane. Cóż, te zarzuty były mocno piętnowane wśród fanów gier przygodowych, ale Fantasmagoria kusiła filmową narracją, tak pożądaną w tamtych latach przez graczy, a w tym na pewno nie zawodziła. Trzeba jednak przyznać, że Sierra mocno zaangażowała się w produkcję, która na pewno miała więcej życia niż wiele gier z tego gatunku w tamtym czasie. Próbowano w pewien sposób oczywiście zawrzeć w grze coś, co się nazywało Virtual Theater, a było wymyślone na potrzeby Lure of the Temptress. Otóż chodziło o to, aby postacie, z którymi główny bohater rozmawia, nie stały jak kołki. Przemieszczały się. W Lure of the Temptress była nawet iluzja prymitywna, bo prymitywna, toczącego się życia. Kowala można było spotkać przy młocie, a po jakimś czasie szedł do tawerny. Świat zdawał się żyć. Fantasmagoria trochę zmieniła ten pomysł i wprowadziła osoby postronne, które na przykład spotkamy w mieście. Nie było tego dużo, ale wprowadzało pewną losowość. A to mijaliśmy się z kimś w sklepie, albo zastaliśmy kogoś, jak coś kupuje, a to jakiś menel z butelką szedł w sobie znany kierunku, czyli widzieliśmy spacerującą jakąś parę przez okno. Okej, dziś to wydaje się prymitywne i takie mocno archaiczne, ale wtedy to się sprawdzało i niewiele gier przygodowych poszło drogą Fantasmagorii, choć ciężko tutaj mówić o nowatorstwie. To dzięki takim dość prostym zagrywkom gra była mniej sterylna i dawała wrażenie, że gdzieś tam obok toczy się normalne życie. Wspomniałem o tym, że wielkość gry była mocno iluzoryczna. Dlaczego? Sierra zdecydowała całkiem sprytnie, aby każdy dzień dramatu był na osobnej płycie. Miało to wyeliminować żonglowanie płytami. W tamtych czasach gry wciąż dogrywały się z płyt, gdyż dyski twarde nie były na tyle pojemne, aby taki tytuł w całości pomieścić. Tak jak lata temu amigowcy żonglowali dyskietkami, tak teraz pececiarze żonglowali płytami CD. Choć w większości wypadków były one dość dobrze przemyślane, aby zmiana nośników była jak najrzadsza. W przypadku Fantasmagorii jedna płyta, jeden dzień. Jasnym było to, że mnóstwo danych, w tym animacji, dźwięków, wokali, lokacji, się powtarzało.
pasowało, bo każdego dnia gracz mógł odwiedzać miejsce, które były kwitowane często tą samą cutscenką. Gra mogła spokojnie zmieścić się na czterech płytach, jednak patrząc z perspektywy ciągłej zmiany płyt w napędzie, Sierra podjęła słuszną decyzję. No i dodatkowo było to świetnym zagraniem marketingowym. Warto wspomnieć jeszcze o technologiach zawartych w grze. W połowie lat 90. nie było ujednoliconego systemu kompresji filmów w grach. W zasadzie dla każdej gry deweloper wymyślał często swój własny kodek, czyli system kompresji. Nie było jeszcze DivX-ów, nie było H264. Filmy zajmowały lwią część płyty, więc i tak trzeba było je jakoś sensownie zmniejszyć. Zazwyczaj stosowało się chociażby przycinanie klatek na sekundę. Zamiast filmowych 24 klatek, filmy w grze były wyświetlane na przykład w 15 ramkach na sekundę. Często zmniejszano jeszcze ilość kolorów. Jednak najczęściej stosowanym zabiegiem lat 90. były scanlines, po polsku nazwane przeplot. Była to dość ciekawa i prosta technika. Film był wyświetlany co drugą linię. Linia pusta była czarna. Z bliska wyglądało to źle, ale z niewielkiej odległości było już ok, choć filmy były oczywiście ciemniejsze. Scanline powodował, że film zajmował połowę rozmiaru filmu, który w linii nie posiadał, gdyż jego rozdzielczość pionowa mogła być o połowę mniejsza. Dodatkowym aspektem było to, że filmy działały sprawniej na wolniejszych komputerach. Fantasmagoria używa również wewnętrznego kodeka opracowanego przez Sierra, czyli VMD, co jest skrótem od Sierra Video and Music Data. Algorytm ma kilka ciekawych rozwiązań. Oczywiście nie było mowy o wrzucaniu filmu w kilku rozdzielczościach. Film był w jednej rozdzielczości bazowej. Uwaga, lepiej usiądźcie, w rozdzielczości 288x144 piksele w 10 klatkach na sekundę i w 8-bitowym kolorze. Teraz mógł być przeskalowany on do rozdzielczości okna, w którym był wyświetlany, lub wyświetlany w oryginalnej rozdzielczości. No i dochodził jeszcze scanline, który brał ten mizerny film, powiększał go i co drugą linię zostawiał czarną, w ten sposób dublując jego rozdzielczość w pionie. W tym wypadku miało to jedynie wpływ na szybkość wyświetlania filmów na słabszych procesorach, choć niektórzy uważają, że scanline trochę niweluje artefakty kompresji, niską rozdzielczość i brak kolorów. Kwestia gustu. W większości gier, w których linie poziome występują, można je usunąć i film będzie miał połowę oryginalnej rozdzielczości pionowej, ale w zasadzie tego nie zauważycie. Jeśli chodzi o animację postaci, czyli sprite'y, mamy tutaj do czynienia z wewnętrznym programem do kluczowania. Miało to ponownie sens. Nawet niewielkie animacje ruchu postaci Adrienne z zawartą przezroczystością zajmowałyby zbyt wiele, więc każdy sprite miał nałożone tło. Niebieskie, białe lub czarne. A system automatycznie kluczował dany kolor, usuwając go i pozostawiając postać z przezroczystością. To sprytny pomysł, ale znany był już od jakiegoś czasu, tak więc niewielkie obramówki niebieskiego koloru nie pochodzą od źle przygotowanego materiału wejściowego, a pojawiają się podczas usuwania niebieskiego ekranu przez algorytm Sierry. Sprite'y mają różną rozdzielczość. Klasyczny ruch Adrienne, czyli zapętlona animacja chodu, zajmuje 73x143 piksele. Co ciekawe, niektóre sprite'y, na przykład przechodzący pijak za oknem, mają nałożone od razu maskowanie, czyli ramy okiennic. Jest to ciekawe, bo pokazuje jeszcze jeden pomysł deweloperów, aby zmniejszyć ich wielkość plików. Nawet obrazy z lokacjami nie posiadały przezroczystości, na przykład w oknach, więc dla każdej animacji, gdy postać przechodziła za oknem, musiało być dorzucone maskowanie, aby odpowiednie fragmenty udawały, że zakrywają przemieszczający się obiekt. Dziś to szalenie prymitywna metoda, ale wtedy było to sprytnym rozwiązaniem. Jednakże to podejście wymagało, aby dla każdej lokacji były przygotowywane osobne sprite'y, na przykład głównej postaci z maskowaniem, w zależności od tego, gdzie by miała podejść. Na przykład inaczej by wyglądało maskowanie postaci stojącej za łóżkiem, a inaczej za drzwiami czy szafą. Trzeba by było przygotować kilka wariantów tej samej animacji. Byłoby to bez sensu i kosztowało masę pracy. Rozwiązano to inaczej. Każdy z plików z tłem posiada zawarte w sobie maskowanie.
jest to zwykła czarna bitmapa z nałożonymi na nią jednokolorowymi planami określającymi priorytet danej maski. W ten sposób sprite Adrien był zakrywany chociażby przez stół. Ciekawy też jest ostatni chapter gry, gdzie aby zwiększyć poczucie zagrożenia i nienormalność sytuacji, twórcy niemal każdy screen z lokacją przekręcali o kilka stopni w którąś stronę. Rozdzielczość każdego obrazu z lokacją wynosiła dokładnie 630x450 pikseli, ale sporą część ekranu zakrywał interfejs, więc faktyczna rozdzielczość ekranu z lokacją wynosiła 578x293 piksele i w takiej rozdzielczości były renderowane końcowe pliki na potrzeby gry. Niestety nie wiadomo, czy ktokolwiek posiada jeszcze oryginalne taśmy z nagraniami. Jest to możliwe, bo na necie znajdziecie kanał od twórcy głównej roli w Phantasmagorii 2, który pokazuje oryginalne zapisy, które miały o wiele większą jakość niż filmy zawarte na płytach. W pierwszej części skandalicznie niska rozdzielczość jest sporym problemem. Dziś, wykorzystując dostępne technologie, udało mi się przeskalować intro do Full HD i zwiększyć ilość klatek do 20, ale wciąż nie jest to efekt, który nazwałbym zadowalającym. Ale fanowski remake gry jest w sumie na wyciągnięcie ręki. Phantasmagoria to tytuł do dziś dzień kultowy, no przynajmniej w pewnych kręgach, choć rozłożenie gry na czynniki pierwsze pokazuje dość prymitywne podejście do tworzenia gry, w tamtych czasach było to całkiem pomysłowe rozwiązanie. Dziś może tytuł nie robi już takiego wrażenia, a filmy, które w tamtym czasie powodowały efekt wow, dziś śmieszą swoją nieporadnością i brakami technicznymi. Niemniej, Phantasmagoria to ważny tytuł. Pokazywał, że gry nie są tylko dla popryszczatych dzieciaków, ale są poważnym medium, który walczy o swoje. Roberta Williams nie poprzestała na podnoszeniu poprzeczki. W zasadzie już na płycie z pierwszą częścią gry pojawił się trailer drugiej Phantasmagorii, który podniesie poprzeczkę jeszcze bardziej i rozpali kolejną dyskusję. Ale o tym dowiecie się kiedy indziej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.